Jest lato, środek nocy. Płyniemy na południe. Płynąc tym statkiem na południe, kobiety i mężczyźni odczuwać będą coraz dotkliwsze zimno. Twarze spali im słońce, osmaga wiatr, lecz będą czuli się szczęśliwi, że mogą brać udział w wielkiej przygodzie. Antarktyka. Przez tysiące lat, gdy ludzie zdobywali najdalsze zakątki Ziemi, tutaj nie dotarł nikt. Antarktyka była odludna jak księżyc. Starożytni Grecy dowodzili, że świat jest okrągły i że musi istnieć jakiś wielki południowy kontynent. Gwiazdy nad biegunem północnym nazwali Arktos, niedźwiedź. Biegun przeciwległy nazwali więc Antarktos. Wyobrażali sobie, że to ląd dziwnych stworów i dziwnych obyczajów. Na ziemi wielkiej tajemnicy prawa natury mogą być odwrócone. Świat z lodu. Antarktyka, kontynent dużo większy od terytorium Stanów Zjednoczonych, jest trzy razy wyższy niż jakikolwiek inny kontynent. Powietrze jest tu bardziej suche niż na Saharze, lecz to właśnie tutaj 70% świeżej wody świata zamrożonej jest w pokrywach lodowych grubych na 5 kilometrów.
Przez stulecia Antarktyka była najwyższym celem, ostatecznym wyzwaniem podróżników. Dotarcie tutaj było dla człowieka najcięższą próbą. Aż do 1821 roku nikt tego lądu nie widział. Podróżnicy odważnie przypływali drewnianymi statkami. Statki miażdżył lód, lecz nie poddawali się. W 1911 roku Brytyjczyk Robert Falcon Scott i Norweg Roald Amundsen wyruszyli oddzielnie w kierunku bieguna południowego. Obydwaj do bieguna dotarli, lecz tylko jeden z nich wrócił. To wyprawa Scotta. Siedzą jak rycerze przy długim stole pod bojowymi proporcami. Ów długi stół nadal stoi. Nadal są tu krzesła, na których siedzieli, i kubki, z których pili. Stworzyli tu podwaliny do badań naukowych na Antarktyce. Byli całkowicie odcięci od świata. Pracowali na granicy tego, co było wówczas znane, a lekcje, jakie dawała im natura, często były trudne. Niedaleko starej chaty Scotta, w cieniu wulkanu zwanego Erebus, jest żłobek na lodzie. Foki Weddella były jednymi z pierwszych objętych badaniami zwierząt Antarktyki. Są jednym z niewielu gatunków żyjących tu cały rok. To szczenie urodziło się kilka tygodni temu. Teraz pora nauczyć się pływać. Pod lodem czują się doskonale i nawołują się niesamowitymi okrzykami. Naukowcy liczą tu foki od bardzo dawna. Lecz nadal są pełni zachwytu dla tego, jak wspaniale przystosowały się do klimatu i mroźnych wód. Krew foki jest bardzo bogata w tlen, więc zwierzę może wstrzymać oddech przez ponad godzinę. Są jednymi z najdoskonalszych nurków na świecie. Lód ma blisko 2 metry grubości. To tu Antarktyka skrywa swoje barwy i złożoność życia.
Całe lasy drobnych roślin, zwanych algami, rosną w lodzie jak w szklarni. Algami żywią się miliony kryli, podobnych do małych krewetek. Ryby jedzą kryle, a foki ryby. Łańcuch życia jest tu tak odizolowany od reszty świata i tak zrównoważony, że podpowiada naukowcom, jak uzdrowić całą planetę. Nurkowanie w tych wodach to agonia przez pierwszych 20 minut. Potem jest niebezpiecznie. Zaledwie 2% Antarktyki nie pokrywa lód. Pingwiny Adeli budują tu gniazda z kamieni. Lecz nawet kamieni jest tu niewiele. Gdzieś czyha lampart morski. Pół tony mięśni i zęby doskonale przystosowane do rozrywania mięsa. Naukowcy zbudowali więc klatkę, aby obserwować pingwiny cesarskie, co było wielkim pragnieniem wczesnych podróżników. Pingwin na lądzie przedstawia widok niemal żałosny, lecz pingwin w wodzie to zupełnie co innego. Aż chciałoby się podążyć za nim na podwodne wyprawy, gdyby tylko było to możliwe. Pingwiny wyczuwają niebezpieczeństwo, więc się nie wynurzają.
Żaden inny ptak nie składa jaj w ciemnościach polarnej zimy, a jego pisklęta nie wykluwają się w najmroźniejszych miesiącach antarktycznego roku. Jak myślę, można powiedzieć, że pingwiny są ekscentrykami. Wygląd mają może niepoważny, lecz są niebywale odporne. Aby nakarmić pisklęta, muszą pokonywać pieszo wielkie odległości od morza, smagane mroźnymi wiatrami, z brzuchami pełnymi ryb. Na krańcach dominium pingwinów góry lodowe powoli odpływają na otwarte morze. To kawały Antarktyki zrodzone na kontynencie, gdzie śnieg sprasowuje się w lód i odpływa od brzegów. Jeśli Ziemia się ogrzeje, ruch ten odbywać się będzie szybciej i w morze zsuwać się będą kawały lodu wielkości całych państw. Poziom morza się podniesie, klimat się zmieni. Być może zmiany te już zachodzą. Wielkie kry lodowe naprężają się w ruchu i pękają. Niektóre szczeliny są tak wielkie, że mógłby zmieścić się w nich cały dom. Mogą mieć kilkadziesiąt metrów głębokości. Nawiewany przez wiatr śnieg stopniowo wznosi przez rozpadlinę mosty kryształków lodu. Mosty mogą być niewidoczne na powierzchni. Niektóre utrzymają ciężar dorosłego człowieka, inne nie. To tylko pokaz. Ale to wydarzyło się naprawdę. Kierowca w tym wypadku miał szczęście. Przeżył. Lecz jego buldożer będzie powoli miażdżony, aż trafi do morza.
Te stawy wyglądają na płytkie, lecz wcale takie nie są. Oto co znalazła kobieta, która zanurkowała na dno jednego z nich. Jesteśmy wewnątrz przesuwającego się lodowca. Nikt nie nakręcił wcześniej takiego filmu. Nikt nie oglądał takich pieczar. Naukowcy spodziewali się tu jedynie twardego jak skała lodu. Antarktyka przypomina nam zatem, że zaczęliśmy dopiero rozumieć naszą planetę. Te suche doliny wypełniał niegdyś lód. Tysiące lat temu w klimacie zaszła zmiana i lód, który tu był, zniknął. Zostawił po sobie puste doliny, w których deszcz nie padał prawdopodobnie od miliona lat. Gdzie glony rosną wewnątrz zbitej skały, gdzie ląd jest tak suchy, że przeprowadzamy tu eksperymenty zaplanowane na Marsa. Nadal nierozwiązana pozostaje z każdym dniem dla nas ważniejsza tajemnica. Co prowadzi do zmian klimatu? Morze lodu wokół tego kontynentu przyrasta i maleje. Zimą Antarktyka powiększa swój rozmiar dwukrotnie. Bezmiar mroźnych połaci wpływa na klimat na całym świecie, ale Antarktyka ma nie tylko wpływ na klimat, lecz również go rejestruje. Z dala od cywilizacji, świder wbija się głęboko w pokrywę lodu. Z warstw lodu można czytać jak ze słojów drzewa. Zapis klimatu sięga 100 tysięcy lat. Zamkniętymi w lodzie banieczkami pradawnego powietrza, lodowa pokrywa opowiada prostą historię. Gdy zmienia się poziom dwutlenku węgla w atmosferze, następują zmiany klimatu. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, 10 lat. Ten świder dotarł na głębokość 142 metrów. To lód, który spadł jako śnieg około 4000 lat temu. W kryształowej kuli lodu Antarktyka przepowiada niepokojącą przyszłość. Metan, strąd 90, ołów i zwiększony poziom dwutlenku węgla zmieniały skład powietrza. Zaczynamy widzieć tego efekty. Dwadzieścia lat temu naukowcy przewidzieli, że wyprodukowane substancje chemiczne zmniejszą grubość ochronnej warstwy ozonu wokół naszej planety. Ostatnio coraz cieńsza powłoka ozonu pozwala już niebezpiecznym promieniom ultrafioletowym słońca, tu w kolorze czerwonym, uderzać w Ziemię. Nikt tego nie dostrzegł, oprócz Antarktyki.
Grupa naukowców przeprowadzająca tu badania teoretyczne zauważyła zmiany w górnych warstwach atmosfery i odkryła, że ich powodem są sztuczne substancje chemiczne. Dzięki międzynarodowej współpracy można spowolnić wytwarzanie tych substancji, lecz szkody zostały już wyrządzone. Zatem badania trwają. Naukowcy próbują zrozumieć, co robimy naszemu światu i w porę znaleźć rozwiązania. W takim klimacie należy współpracować, aby przetrwać. Ta nieugięta prawda stosuje się także do polityki. Antarktyka nie jest państwem. Jest chroniona przez jedyne w swoim rodzaju porozumienie wielu krajów, aby na kontynencie tym panował pokój i mogła badać go nauka. Traktat obowiązuje już 30 lat i służy jako wzór istnienia szczęśliwszego świata. W 1929 roku, 17 lat po zdobyciu bieguna, Richard Byrd sprzedał psy i kupił samolot. Był pierwszym człowiekiem, który obleciał biegun południowy. Patrzył z podziwem na dzikie przestrzenie, których przejście zajęło Scottowi i Amundsenowi wiele miesięcy. Dzisiaj lot trwa 3 godziny i samolot ląduje na, jak się wydaje, stacji kosmicznej na nisko położonej orbicie. Stacja Scotta Amundsena na biegunie południowym. Tu, na lodzie o grubości blisko 3 kilometrów, niemal 100 naukowców z całego świata pracuje nad 30 projektami, z których każdy przekracza granice nieznanego. Na tej wysokości powietrze jest tak rozrzedzone, że nowi przybysze z trudem łapią oddech. Mróz jest nieubłagany. Nawet latem temperatura spada do minus 40 stopni.
Słońce wschodzi raz do roku. W czasie trwającego 6 miesięcy dnia codziennie zatacza na niebie niemal idealne koło. Przybyli na 2,5 dnia, żeby zrobić zdjęcia. Szybka przechadzka dookoła świata. Aparat gotowy, porządkuje czas. Wieje silny wiatr, a w powietrzu jest taka wilgoć, że człowieka mrozi do kości. To naprawdę straszne miejsce. Kapitan Scott i jego towarzysze dotarli do bieguna, by odkryć, że zaledwie 4 tygodnie wcześniej był tu przed nimi Roald Amundsen. Taff Evans zmarł z zimna na miesiąc przed powrotem z wyprawy. Titus Oates, który kulejąc spowalniał marsz, w samobójczym geście odszedł od towarzyszy, aby ich ocalić. 1100 kilometrów od bieguna i tylko 18 kilometrów od bezpiecznego schronienia ostatnich trzech podróżników zaskoczyła śnieżyca. Mieli 15 kilogramów geologicznych próbek, jakie setki kilometrów ciągnęli w imię nauki. Szkoda wielka, lecz chyba nie mogę już dalej pisać. Te pobieżne zapiski i nasze ciała muszą opowiedzieć całą historię. Tak bardzo chciałbym dotrwać dla ciebie do końca. Wspaniale jest jednak umierać z takimi towarzyszami jak moi. A ponieważ cała nasza piątka ma matki i żony, nie zostaniesz sama. Twój syn, kochający cię do końca tego życia i w przyszłym, gdy Bóg otrze nam z oczu wszelkie łzy. Scotta i jego towarzyszy pochowano w lodzie, który pewnego dnia zaniesie ich do morza. Zebrane przez nich próbki skał inni wzięli do swoich krajów. Ich wyczyn był wkładem w nowy wiek nauki. Stanowił bardzo ludzkie połączenie ciekawości i odwagi, które pozostawiło swój ślad w historii Antarktyki. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten czas i za to miejsce i za to, że możemy razem składać Ci dzięki. Dziękujemy Ci, Ojcze, za jedzenie, które nam dałeś i modlimy się, żebyś zachował nas bezpiecznie i miał nas w opiece w naszej pracy, gdyż modlimy się w Twoje imię. Amen.
Badania trwają. Naukowców pcha ta sama siła, która kazała wyruszać na poszukiwania dawnym rycerzom. W tym miejscu, gdzie króluje piękno i bezwzględna prawda, możemy mieć nadzieję, że znajdziemy to, czego szukamy.